Dzień dobry, czyści czołem w Żumilesie. Panie, zimno się panie robi trochę. Trzeba by pookrywać nasze boróweczki. Trochę jest bałagan, bo mi się już nie chce przed zimą kosić na dwa razy, więc czekam aż przestaną rosnąć te rośliny praktycznie. Zrobi się trochę zimniej i ja sobie skoszę wtedy ładnie działkę, a na razie jest jak jest, taki bałagan tu. Widzicie tutaj zrębkę taką grubą. Widzicie igliwie sosnowe, też było dodawane. No w tym roku trochę żeśmy polepszyli sprawę borówką, ale ponieważ mamy pewnego rodzaju nadmiar materiałów różnych, to będę działał jeszcze. A co będę dzisiaj robił? Już widzicie, tam zacząłem. Przyszła do nas taka góra zrębek w kolejnej odsłonie, że tak powiem. A właściwie ciężko to nazwać zrębką, tylko posiekaną masę zieloną wszelkiego typu. I to jest super materiał. Dziękuję bardzo za przywiezienie mi go tutaj. Bo po pierwsze, nic nie muszę już z nim robić wielkiego, a po drugie, jest on dla takich roślin jak borówka bardzo dobry. Dlaczego jak borówka? Ponieważ większość tutaj to są nie sosnowe, tylko iglaste drzewa widzę, ale to jest taka mieszanka, jest trochę liści. Zobaczcie, jak bogaty jest to materiał, świeżutki jeszcze pachnie, dlatego dorzucam go jak najszybciej, ponieważ on zaczął kompostować. On jest ciepły i po prostu dobrze będzie wpływał tam, on ma jeszcze w sobie azot. Zobaczcie, co tu jest. I sosna, i jakaś tam jodłę widziałem chyba, i świerk zdaje się, i gdzieś nawet tuje, czy jakiegoś cisa, czy coś. Jest olbrzymia różnorodność tych igieł, tak? To nie są tylko igły sosnowe, tak jak ja dorzucałem. Tu są różne. Niektórzy boją się tuje dorzucać, ja się tam nie obawiam tego, zwłaszcza na jesień, bo teraz mamy jesień, te borówki już powoli zaczynają się przebarwiać, dlatego że się zrobiło zimniej. One w tej chwili już nie rosną, nie mają już przyrostów praktycznie zielonych. Już się przygotowują do zimy po prostu, powoli drewnieją. Nie potrzebują w tej chwili nawożenia, że tak powiem, azotem, więc to, że my dorzucimy do nich w tej chwili zrębkę, która jest no, potrzeba, żeby się też przerobiła, to nic złego się nie stanie. Do wiosny spokojnie się zacznie tutaj przerabiać to wszystko, zwłaszcza że mamy warstwy bardziej przerobione niżej, a to rzucamy na wierzch, czyli nie powodujemy tym samym tego, że gdzieś tam przy korzeniach te zrębki, te materiały zabierają roślinie i składniki odżywcze. Tu też są liście i dąb, i jakieś tam widziałem, akacja chyba była, czy jeszcze coś. No jest tego dużo. Są igły, są liście, są nawet szyszeczki, widzicie tutaj, różnego typu, z różnych drzew. Także wszelkie właściwie części chyba poza korzeniami roślin. I regularne dorzucanie tego dostarcza próchnicy do ziemi, dostarcza składników odżywczych, buduje się gleba, a przede wszystkim po co jeszcze w ogóle to robimy? Aby stworzyć warstwę ściółki na wierzchu, co by to chroniło przed parowaniem wody, bo borówki lubią mieć wilgoć. Chroni to przeciwko temu, żeby wywiewało gdzieś ziemię, piasek mamy taki, wiecie, jaki mamy, więc przed wiatrem, przed słońcem, niepotrzebnym wysuszaniem. Ludzie się boją, że tam nornice wchodzą i tak dalej. Nornice to i bez ściółki wchodzą do ogrodu, także nie ma się czym martwić. Zasypuję tą zrębką bezpośrednio wszystkie cztery nasze wałki tutaj, te rowy takie, te grządki. Różne, naprawdę przeróżne materiały i to jest bardzo dobre, bo na przykład w tym może być trochę inny materiał odżywczy dla roślin niż w tym, na przykład w tym czy w tym, tak? To wszystko może być inne, tak samo liście, tu mamy trochę już wysuszonych, tu mamy jeszcze świeże. Nieraz się ludzie obawiają, że może tam być czymś to pryskane, czy zatrute, czy coś. Słuchajcie, no ja wiem, czy takie krzewy, drzewa iglaste, to ktoś czymś pryska. Chyba nie, to jest dekoracyjne, to nie jest takie do jedzenia, więc
raczej rzadko, kiedy ludzie coś tam pryskają. Oczywiście nie mówię, żebyście brali wszystko i od każdego, ale myślę, że warto się naprawdę interesować takimi rzeczami. Sypiemy taką kołderkę w tych takich naszych podłużnych łóżeczkach i tyle. Jak widzicie, nie cyrtolę się, walę grubo tego materiału. Tak sobie pomyślałem, że może nie każdemu się podobać taki wygląd później. No ale cóż, ja pokazuję, jak odżywić rośliny i żeby były zdrowe, a nie żeby było pięknie. Jeżeli ktoś ma ochotę, to wiadomo, że zrobi sobie ładniejsze ramki, proste deski, pomaluje, a taki materiał może przykryć jeszcze dodatkowo korą. Warto przy roślinach oczywiście troszeczkę zostawić miejsca, żeby tak nie leżała ta ściółka na nich bezpośrednio, chociaż znam też ludzi, którzy wręcz tak rzucają, że na krzewach to jest i sobie tam później samo spada i niby też się nic złego nie dzieje. Ja tak jednak zawsze troszeczkę zostawiam tu i przeglądam, żeby na gałęziach nie leżało, zwłaszcza takich małych, to troszeczkę tak rozkładam to, że tak powiem. Robota skończona, jakoś strasznie dużo pracy to nie było, trochę powyrzucać tego tutaj. No mówię, dałem grubo, nie będę się cackał. I myślę, że naprawdę warto od czasu do czasu czy samemu przerobić takie gałązki, jakieś iglaste najlepiej, ale pomieszane też bardzo, bardzo dobrze. No i tyle chciałem. Szukajcie naprawdę takich materiałów, bo to bardzo, bardzo pożyteczne w ogrodzie. I do zobaczenia. Pa, pa. A ja jak zwykle, jak powiem pa, pa, to mi się przypomina fajne pytanie zawsze do Was, żebyście napisali, jakie Wy stosujecie nawożenie, ściółkowanie, co tam robicie przy swoich borówkach, żeby je odżywić. Zawsze to więcej wiedzy niż tylko z mojego łba. Pa, pa.